Już za kilka chwil rozpoczniemy weekend, a będzie to jedyny weekend taki w roku, bo z dniami Opola. Będziemy zatem świętować i jak widać tutaj trwają już na polskim rynku intensywne przygotowania. Stanęła scena duża, druga, nieco mniejsza stoi na stawie zamkowym, a to nie jedyne miejsce, gdzie będzie się w ten weekend sporo działo. Ale po kolei dziś od godziny 14 sporo zabawy i atrakcji dla najmłodszych w parku przy Młodzieżowym Domu Kultury, a także na Placu Wolności. Nie zabraknie animacji, dmuchańców, baniek mydlanych oraz koncertów i występów i tak będzie tam przez 3 dni. W Miejskiej Bibliotece Publicznej natomiast wystawa zdjęć Ryszarda Łabusa i Jerzego Stemplewskiego, czyli dwóch znakomitych opolskich fotografików, ukazująca czarno-białą historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. O 16 natomiast rozpoczną się wydarzenia artystyczne właśnie na stawie zamkowym, a o 18 ruszy tutaj scena główna, najpierw Akademia Tańca Ramada, a od godziny 19 koncert Dawida Tyszkowskiego. Na Małym Rynku z kolei wieczór z muzyką elektroniczną od godziny 20. W sobotę warto zajrzeć na pewno do Galerii Sztuki Współczesnej i dowiedzieć się, jak powstaje pomnik. Tutaj zaproszenie na warsztaty z profesorem Marianem Molentą, autorem m.in. pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, który w ostatni weekend był odsłaniany. Oprócz tego warto wybrać się na pewno do Polskiego Teatru Lalki i Aktora i obejrzeć program kabaretowy Spotkanie Kolesiów. A wystąpią, uwaga, Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczak i Michał Rukrza. Natomiast zwieńczeniem soboty będzie wyjątkowy koncert w Opolskim Amfiteatrze Obywatele Republiki. Niedziela to natomiast m.in. Dzień Sportu w Toyota Parku, ale także prawdziwy dzień festiwalowy na Opolskim Rynku, ponieważ nastąpi odsłonięcie gwiazdy Jacka Fedorowicza, Zenona Laskowika, a także Agnieszki Osieckiej, oczywiście z udziałem niezastąpionego Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawackiej. O godzinie 17 tutaj na Opolskim Rynku koncert utworów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu studia piosenki muzykalowej Metro w Opolu, a o godzinie 18 spotkanie autorskie z Agatą Pasent, a następnie koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, Czy To, Czy Mogą Kłamać, piosenki Agnieszki Osieckiej. A Dni Opola zwieńczy widowiskowy spektakl na scenie na stawie zamkowym Vivat Opole w wykonaniu Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Program Dni Opola jest bardzo, bardzo obszerny, pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie opole.pl. No i jak widać, to będzie bardzo intensywny weekend w naszym mieście, no ale skoro święto Opola, no to trzeba celebrować. Do zobaczenia.